Dzień dobry, Karolina Dziubek, firma AgroSimex. Zapraszam na komunikat warzywniczy poświęcony ochronie cebuli. Plantacje cebuli zimowej oraz dymki są już chronione przed patogenami grzybowymi. Natomiast jeśli chodzi o plantacje z cebuli sianej wiosną, tutaj toczy się jeszcze w dalszym ciągu walka z zachwaszczeniem. Natomiast już niebawem zalecam, aby tutaj zacząć myśleć o zabiegach fungicydowych. Głównymi patogenami atakującymi szczypior są bez wątpienia mączniak rzekomy, Stemfolium czy Alternarioza. Zarówno grzyby z rodzaju Stemfolium, jak i Alternaria początkowo powodują podłużne plamy na liściach, w przypadku Stemfolium z czasem wydłużające się, często obejmujące całą długość szczypioru. Są niejednokrotnie o wodnistej strukturze. Charakterystycznym objawem tej choroby jest także zasychanie końcówek szczypioru. Oczywiście podobne objawy możemy zaobserwować w przypadku czynników fizjologicznych, takich jak susza czy nieodpowiedni odczyn gleby, ale także stosowanie herbicydów o działaniu kontaktowym również może osłabiać szczypior. I można powiedzieć, że to otwiera furtkę do powstania infekcji zarówno ze strony alternariozy, jak i Stemfolium. Chorobom tym sprzyja naprzemienne występowanie suchej i wilgotnej pogody z wysokimi temperaturami optimum 20-25 stopni. Porażeniu roślin przez mączniaka rzekomego sprzyja chłodna pogoda i przelotne opady deszczu, takie jak w ostatnim czasie mieliśmy. Dodatkowo zagęszczenie roślin w cebuli z siewu jesiennego, w cebuli zimowej oraz w cebuli dymce i na plantacjach nasiennych, na plantacjach wysadkowych. W obecnym momencie to zagęszczenie jest dosyć duże, a więc wilgotność również utrzymuje się na wysokim poziomie i to sprawia, że warto tutaj zwrócić uwagę na zabezpieczenie tych plantacji przed mączniakiem rzekomym. W takim przypadku warto sięgnąć po produkt Mankolaxyl, zawierający w składzie mankozeb i metalaxyl, bądź produkt Cabrio Duo czy Acrobat. Jeśli chodzi o działanie przeciwko Stemfolium czy Alternariozie, na pewno fajnym rozwiązaniem będzie produkt Signum, który stosujemy w dawce kilograma na hektar. W czasie sezonu warto również do zabiegów dołączyć produkt Fluazinowa. Jest to czysty fluazynam, który zabezpieczy nam plantację również przeciwko tym chorobom, które omawialiśmy, ale także ma fajne działanie zapobiegawcze przeciwko zgniliźnie szyjki. I w zaleceniach holenderskich produkt ten jest często wykorzystywany pod koniec sezonu w szczególności do ochrony przeciwko tej chorobie. W przypadku pojawienia się na plantacjach wciornastków, a ma to miejsce głównie podczas dojrzewania zbóż, wówczas z plantacji sąsiednich wciornastki przenoszą się na cebulę, wówczas warto wykonać zabieg insektycydowy. Z dostępnych na rynku produktów na pewno wartym uwagi jest Spintor, przy czym stosujemy go w godzinach wieczornych, gdyż duże nasłonecznienie tutaj w czasie zabiegu może spowodować osłabienie działania, osłabienie skuteczności. Innym produktem, który możemy zastosować przeciwko wciornastkom, jest na pewno Benevia bądź produkt Kobe 20SP, czyli czysty acetamipryt. Do zabiegu warto dodać także preparat Limoside w dawce 1 litr na hektar. Jest to olejek pomarańczowy, który po pierwsze pełni funkcję adiuwanta, pomagając insektycydowi dostać się w trudno dostępne miejsca, ale wykazuje też działanie interwencyjne poprzez szybki efekt unieruchomienia wciornastków i nie wykazuje on pozostałości. Pamiętajmy oczywiście, aby zmieniać preparaty, a dokładnie mechanizmy ich działania. W dzisiejszym komunikacie to już wszystko. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do zaglądania na profil facebookowy oraz do kontaktu z przedstawicielami. Do zobaczenia.